Mamy dźwięk, mamy dźwięk. Redaktorze Łasiński. Rozmową z nauczycielem roku. Ty teraz możesz zacząć. Ja mogę zacząć? Pozwolę ci. Ready. 3, 2, 1, tak. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Redaktor Łasiński. Redaktor Danieluk. I nasz gość Radosław Potrac, nauczyciel roku 2023. Czy chcesz się chwalić, że jesteś nauczycielem roku, czy idziemy dalej? Idziemy dalej, idziemy. Tak, czułem, to uwielbiam, no, to jest najlepsze. Tak. To idziemy dalej. Druh. Druh, tak. Podharski. Przewodnik. Też. Nie wiem, opiekun raczej nie, ale współtowarzysz jeszcze... Z całą pewnością wychowawca. Tak, wychowawca, współtowarzysz naszych patriotów, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. A to tak, wolontariusz Domu Powstańców. Tak, wolontariusz Domu Powstańców. O, właśnie, dokładnie. I milion jeszcze różnych innych rzeczy. Inspirator młodych nauczycieli, czyli mnie i Dawida. Nauczyciel historii. Także. Tak, też. Właśnie, a czego jeszcze? Uczę WDŻ-ów, mam przygotowanie do informatyki, jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, więc również wszelkie przedmioty rewalidacyjno-terapeutyczne. I tak dalej. Radku, pierwsze bardzo ważne pytanie mam do ciebie. Jak twoja żona wytrzymuje z tobą? Chciałbym się dowiedzieć, przy tylu twoich aktywnościach, które podziwiam w internecie i oglądam, chciałbym wiedzieć, jak wygląda twoje życie rodzinne. Moja żona wytrzymuje bardzo dobrze, bo nie mam żony. A patrz! Zobacz, że nie trafił jego z pytaniem. Jego znam, żony nie znam. Ale to znaczy, rozumiem... Nie, dobra, inaczej, na poważnie. To znaczy, realizujesz się w pracy i dlatego tyle aktywności? Nie, myślę, że to wynika jakby z naturalnego mojego charakteru, który bardzo nie lubi się nudzić. Ogólnie rzecz biorąc, nie lubi się nudzić. A też, ponieważ jesteśmy wszyscy młodzi, wychowałem się w tych czasach, w których pewne wartości, takie jak służba i tak dalej, miały sens. I zmiana świata na lepszy też miała sens. W związku z czym to było tak bardzo mocno wdrukowane w moją konstytucję, też chyba przez harcerstwo, w którym uczestniczę od 6 roku życia, że po prostu nie lubię się nudzić, w związku z czym te aktywności wynikają z tego, ale też z takiego poczucia odpowiedzialności za to, co robię. To jest chyba taka cecha ludzi, którzy przyjeżdżają do Warszawy, nie są warszawiakami, ja jestem warszawiakiem flancowanym, nielegalnym, w związku z czym przyjechałem z Braniewa z dalekiej północy, Krzyżakowo, to tam jedna z pierwszych siedzib biskupów warmińskich i tak ile dalej. Ile lat temu? Dalej. Ile lat temu, to już blisko 30 lat. No, dlatego tak powiedz jeszcze, że przyjechałeś tylko na rok. No, troszkę jakie tak, były plany? Trochę tak było, że przyjechałem tylko na rok. Znam studia, już taką osobę. A potem już tak zostało, tak się wciągnęło. I rzeczywiście Warszawa jako miasto, które ma bardzo wiele możliwości, zachwyciło mnie właśnie tą gamą tego, co można tutaj zrobić. Bo to jest miasto spełniania marzeń. Jak ktoś ma marzenia i chce, to może. I twoim marzeniem było zostać nauczycielem w Warszawie. To był taki moment, wiecie, jak człowiek idzie na studia, to jeszcze nie zawsze wie, czego chce. I tak naprawdę na pewno chciałem pracować z młodymi ludźmi, bo to było wpisane w moją konstytucję. Najpierw jako najstarszego brata, a potem człowieka, który przez lata opiekował się zuchami, harcerzami itd., itd. Więc wiedziałem, że w tym sobie radzę i jest to na pewno taka nisza, w której powinienem szukać różnych możliwości. Tak zostało. A powiedz mi, jak ty dochodziłeś do tych wszystkich aktywności? Bo to nie było tak na pewno, że to był jeden taki, nie wiem, flash gdzieś w mózgu pod tytułem i zaczynam robić to. To chyba właśnie też mocno wiąże się z tym, o czym powiedziałem wcześniej. Było tak, że ponieważ nie lubię się nudzić, bywam też postrzegany, zwłaszcza przez moich starych przyjaciół, jako taki dawny buntownik, że nie zgadzałem się na byle jakość, nie zgadzałem się na pewne rzeczy, które wydawały mi się bezsensowne. Także rzeczy w edukacji, także rzeczy w szkole, także rzeczy w życiu społecznym. No i przez to, przez ten swój bunt, przez tą swoją niezgodę na różne rzeczy, starałem się włączać w różne działania, które miały to zmienić, a po latach tych działań okazywało się, że ludzie, z którymi pracuję, wybierali mnie sobie na prezesa, wiceprezesa, jakiegoś towarzysza, który miał zacząć tym zarządzać, organizować i wcielać te swoje pomysły. A to pozwoliło mi zwiększyć własną sprawczość i też sprawczość tych ludzi, z którymi pracowałem. Więc mogliśmy poszerzać zmianę rzeczywistości i w edukacji, i w życiu społecznym, i w działalności społecznej
na różne sposoby. Od buntownika do działacza, nie? Zobaczcie, to znaczy inaczej, no to jest dobry, to jest dobry, to jest dobry deal, że tak powiem. Być buntownikiem, nie zgadzać się z czymś i robić rzeczy. Zacząć po prostu działać po swojemu, żeby zmieniać świat po swojemu. A powiedz mi, jak to jest z tą edukacją w terenie? Bo widzę gdzieś tam po mediach społecznościowych, to jakaś wycieczka, to oprowadzasz, gwara warszawska. Ostatnio wielu nauczycieli gościłeś tak, właśnie. Tak, tak. Ostatnio był spacer śladem Korczaka dla przyjaciół, czyli nauczycieli roku, spelberfów, władz i tak dalej, i tak dalej. Kto chciał, ten przyszedł, zaproszeń poszło bardzo wiele. Chodziło o to, żeby pokazać dorosłym Korczaka z zupełnie innej strony. Taki tytuł mojej wymarzonej książki, którą może kiedyś skończę, to od du strony i wtedy właśnie to pokazuje... Edukacyjnej jak się, strony. Tak, tak, właśnie. To pokazuje, jak wielu ludzi, jak wiele spraw powinniśmy odbrązowić, pokazać je w takim świetle, w jakim są, ale jednocześnie cieszyć się tym, że są. Korczak, świetny człowiek, znam go jako fantastycznego pedagoga, lekarza, pisarza, edukatora i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie gość, który w czasie okupacji cały czas spał z butelką wódki pod łóżkiem, zamieniał kaszankę, zgniłe ziemniaki na kaszankę, karmił tym swoje dzieci, żydowskie dzieci, gdzie jest zakaz spożywania krwi i tak dalej, i tak dalej. I pokazanie pewnych rzeczy, które mogłyby się wydawać kontrowersyjne, ale jednocześnie pokazywało jego wielkość, jego siłę, jego niezgodę, jego prawdziwość na to, z czym się mierzył, pozwala ubrać Korczaka w zupełnie inny garnitur i pokazać, że to, czym się zachwycamy, często jest płytkie, bo to, czym powinniśmy się zachwycać, jest o wiele głębiej ukryte. To znaczy, czy mogę powiedzieć w takim razie tak, że w szkole przekazać ten obraz, w szkole jako w budynku, w miejscu, gdzie tam, powiedzmy, rozmawiamy sobie o Korczaku, mamy jakąś lekcję historii, akurat tematem jest Korczak. Możemy obejrzeć Wajdę, tak. Tak. Nie da się tego. Da się. I stąd tylko ta potrzeba wyjścia na zewnątrz? Da się, tylko... Żeby pokazać go w takim, wiesz, środowisku, gdzie on żył, funkcjonował, bo w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi. Nawet my jako nauczyciele nie jesteśmy, nie wiem, no, nie idziemy do szafy, nie chowamy się, żeby o 8 rano się odpalić i wejść do szkoły. Jesteś człowiekiem, który wchodzi w rolę jakąś. Ty, no, nie? No to nie, no wchodzisz w rolę, no ale powiedzmy, no szkoła nie zawsze sprzyja, to jest taka jednak mimo wszystko edukacja w miarę formalna. My coraz częściej mówimy o tym, że szkoła to jest przeżytek ze względu na pruski styl wprowadzonych zasad, metod i tak dalej. Tak? Siedzimy w ławkach 45 minut z powodu wysycenia nikotynowego. To jest taki powód, dla którego kiedyś lekcja miała 45 minut. Nauczyciel musiał skończyć, wyjść i zapalić. Tak? Ale dobra, a to niektórzy nie słyszałem tak o tej, nie słyszałem o tej. Nie, nie wiedziałem, skąd się wzięło to 45 minut. To właśnie minut. Stąd się wzięło, to pruski był zwyczaj. I wtedy tak zdecydowano. Do tego masa takich właśnie rzeczy, które powodują, że dziecko zachowuje się w sposób nienaturalny, bo siedzi. Naturalnym sposobem edukacji, naturalnym sposobem nabywania doświadczeń jest poruszanie się i doświadczanie świata. W związku z czym, jeżeli ja mam rozmawiać o czymś, co dla dzieci jest abstrakcją, bo nie ukrywajmy i nie oszukujmy się, jak rozmawiamy o Curie Skłodowskiej, Piłsudskim, Korczaku czy kimś innym, to dla nich to są abstrakty. Dla nich bohaterem jest właściwie to czasem jedna piosenkarka, jakaś youtuberka, ktoś inny, tak? Nawet namacalny. Pan Belfer, bo jest na YouTubie, czy ktoś tam, nie? To są ludzie, którzy są dla nich bohaterami. Natomiast taka postać z posągu w ogóle nie z marginesu w książce, to jest właśnie to, nie? Wiesz, podpis, żył od tego do tego i czarno-biała rycina, nie? Dokładnie tak. W związku z czym, jak ja ich zabieram na spacer, śladami chociażby powstania listopadowego, idziemy na kamion na Pradze, gdzie jest zbiorowa mogiła czwartaków, gdzie oni sobie sfrotażują tego orła z czaka i mają wielki rysunek potem na ścianie w domu, to oni sobie zapamiętają, że był taki oddział piechoty liniowej, że nazywali się czwartacy, że byli bardzo dzielni, bo walczyli w bardzo wielu powstaniach, że są pochowani tu i tu i nie dość, że będą wiedzieli, kim oni są, to jeszcze zapamiętają, że raz na jakiś czas warto pójść na ten cmentarz i odkurzyć tę płytę grobową, która coraz bardziej się zapada, bo cmentarz Kamienia to najstarszy cmentarz w Warszawie jeszcze z XII wieku, albo w czasie, kiedy należało to do diecezji płockiej, bo ten kawałek Warszawy należał kiedyś do Płocka, co też nie wszyscy wiedzą. Albo wziąć, że tak powiem, kolegę, koleżankę młodszego, zaprowadzić i jemu pokazać, przekazać. Tak, edukacja rówieśnicza to jest również bardzo ważna rzecz, więc te spacery często polegają na tym, że idą całe rodziny. Mama, babcia, dziadek, brat, siostra znają się ze szkoły bądź nie, do tego dołączają ludzie z całej Warszawy z ulicy, tak po prostu. I nagle się okazuje, że tworzy się taka wielopokoleniowa więź,
a jednocześnie starsi opiekują się młodszymi, bo realizują w dreptakach wolontariat, więc mają taki deal, że okej, my się nimi zaopiekujemy, pomożemy, rozdamy nagrody, pobawimy się sami, z tego mamy te 3 punkty na świadectwie, ale jednocześnie mamy satysfakcję, że coś fajnego zrobiliśmy i jest taka nauka właśnie jedni drugich, dzięki której to po prostu zostaje na dłużej. I ta Warszawa, nawet jeżeli nie wszystko jest zapamiętane, nawet jeżeli nie wszystko jest gdzieś tam wdrukowane, to zmieniają się przede wszystkim postawy. Przez 20 lat prowadzenia wycieczek dreptakowych prowadziłem takie coroczne badania i sprawdzenia, takie drobniutkie, które pokazywały zmiany zachowań społecznych. 2 lata temu zrobiliśmy takie większe badania u tych wszystkich, którzy 20 lat temu z nami zaczęli dreptać, dzisiaj mają już własne dzieci. I okazało się, że nawet jeżeli u nich wcześniej w rodzinie był taki nawyk, że sobota to była impreza przed domem, piwko, grillek, coś tam, to dzisiaj już jest taki nawyk, że sobota to jest dzień wyjścia na spacer, pójścia do muzeum, pokazania czegoś dziecku i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy powolutku wpływać takim wieloletnim, długofalowym działaniem również na zmianę zachowań społecznych u tych, którzy kiedyś byli dziećmi, dzisiaj są już dorosłymi. Bo edukacja nie dzieje się tu i teraz, nie z rewolucją, tylko to jest powolny rewolucja. Proces, cierpliwe działanie. Dobra, teraz wracając do tych 45 minut i przerwy na fajkę dla nauczyciela, to powiedz mi, jak to realizować w szkole, bo dreptaki to są po szkole. Musisz rzucić palenie, Maciej. Będzie łatwiej. Ja nie palę. A, przepraszam bardzo. Edukacyjnie nie. Nie, tytoń jest można, zły. Można to zrobić oczywiście, tylko trzeba włączyć w to dzieciaki, tak? Tak, żeby znowu jak najmniej siedzenia, jak najwięcej doświadczania. Dlatego dreptaki na przykład w codzienności szkolnej realizują zadania, na przykład tworzą muzeum dwudniowe, czyli dzieci przez 2-3 miesiące przygotowują temat, który chciałyby pokazać młodszym kolegom, a potem na 2 dni zamieniamy klasę na muzeum, w którym starsi są w roli muzealników i przez 5 godzin tłuką 45-minutowe lekcje dla młodszych. Jakąś nagrodę ostatnio za to zgarnęliście, nie? Tak, wydarzenie historyczne Roku Muzeum Historii Polski. Okazało się, że to nasze działanie właśnie uzyskało uznanie jury bardzo fajnego konkursu, który właściwie nagradzał do tej pory największe muzea za ich wydarzenia. Czyli Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe. To takie placówki zdobywały nagrodę. I Muzeum Dreptaków. I nagle Muzeum Dwudniowe Dreptaków, bach i taka nagroda. Jak na to wpadliście? W sensie, jak ktoś może wpaść na ideę, że muzeum można zrobić na 2 dni? Jak skończy się w ogóle to muzeum miało być jednodniowe. I to był pierwszy rok, że robimy muzeum jednodniowe. Ale dobra, czyja inicjatywa? Okay. No trochę moja, bo okay. Od czegoś musi wyjść. Właśnie, tak? No właśnie. Stwierdziłem, że rzeczywiście te lekcje historii mogą wyglądać inaczej, a ponieważ my mamy fajnego bohatera zbiorowego szkoły, czyli powstańców styczniowych, to pierwsze muzeum było w ogóle wokół tematu, żeby pokazać uczniom w szkole ich bohatera, ich patrona, ale trochę inaczej. Potem się okazało, że no dobrze, ale zaczęło się to cieszyć takim zainteresowaniem, że w ciągu jednego dnia nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich maluchów ze szkoły. Bo zasada była taka, że przyjmujemy wszystkich od 0 do 3. No a jak jest 9, 8 albo 10 klas na wszystkich poziomach, to trudno jest ich zebrać. No więc trzeba było to jednodniowe rozbić na dwudniowe. I to była pierwsza innowacja, wymyślona zresztą przed dzieci, bo stwierdziły, no dobra, nie będziemy siedzieć tu tyle godzin, to jest trudne, rozbijmy to na 2 dni. W tej chwili mamy 2 dni po 5 godzin. No i rzeczywiście po tych 2 dniach, to oni mówią, w życiu nie będę nauczycielem, nie pracuję, w ogóle, co to za zawód, dajcie spokój. Ale zapisują się na kolejną edycję. Tak, ale trzeciego dnia przychodzą do szkoły i nagle otacza ich tabun młodych dzieci z rodzicami. I dzieci rodzice mówią, ten pan mnie uczył wczoraj, ten pan mi, pokazując na tych uczniów, nie? I ci nagle tak rosną, przychodzą, mówią, no dobra, to jaki rośnie temat w przyszłym, jaki temat w przyszłym roku, tak? Piękne. No i w tym roku robimy etnografię, czyli pojedziemy, były do tej pory muzea poświęcone wydarzeniom historycznym, a w tym roku pojedziemy trochę etnograficznie, czyli będzie muzeum poświęcone Kaszubom, Ślązakom, regionalizmom, będzie żarcie, będą stroje, będą tańce, będzie pokazanie tego wszystkiego, co można robić i co można spotkać w naszym kraju. To już kraju. Tak powolutku cała szkoła ale będzie. Ale też Ukraińcy będą, tak? Bo mamy bardzo wielu uczniów z Ukrainy, więc też chcemy pokazać ten akcent po to, żeby właśnie też cały czas wpływać na to, co się dzieje w przestrzeni takiej emocjonalnej w sprawie Ukrainy. Czyli to w zasadzie jest odcinek nie tylko o tym, że edukacja może być w terenie, tylko edukacja może być ciągle. To jest odcinek o Radku Potracu, którego mamy tylko jednego. To prawda, kurczę. Klonujmy go. Dobra, bo chciałbym też podsumowywać, bo mamy takie pytanie dla każdego z gości. Tak. Wyobraź sobie, że złowiłeś złotą rybkę edukacyjną. Masz jedno życzenie. O nie. Dajesz teraz. Życzenie,
żeby każda szkoła stała się takim lokalnym ośrodkiem społeczności na swoim terenie. Otwartą placówką, do której może wejść każdy NGOs, każdy człowiek, każdy rodzic, w którym każdy poczuje się gospodarzem. Dlatego, że patrząc na badania PISA, które pokazywały, jak bardzo wielu uczniów nie identyfikuje się ze szkołą i z nauką. Trzeba sobie najpierw spojrzeć wyżej, ilu nauczycieli identyfikuje się z placówką i z nauką. Tak? To jest odpowiedź, dlaczego my nie identyfikujemy się ze szkołą. Na przykład moje działania właśnie związane z tym patronem i z całą resztą są po to, żeby dzieciaki identyfikowały się z placówką. Spacery spowodowały też, że zmniejszyła się liczba graffiti na budynkach świeżo odświeżonych na Pradze. Więc identyfikacja z tu i teraz, z moją małą społecznością lokalną, zmienia wszystko. A otwarcie szkoły na tą społeczność to jest to, czego bym życzył każdej szkole. I takie życzenie, drodzy Państwo, posyłamy od nauczyciela roku 2023, Radka Potraca z Inspiracji tak jest. Z 2024. Radku, i teraz ostatnia rzecz. Prosimy Cię, to jest czas dla Ciebie, tam, tu, do tych wszystkich tysięcy, którzy nas słuchaczy. Słuchają, tak, oglądają. Chcielibyśmy, żebyś... Wysłał komunikat. Tak, wyślij komunikat, który chciałbyś, żeby dotarł do jak największej liczby nauczycieli, którzy będą Cię słuchać, oglądać. Nie wiem, możesz powiedzieć, gotujcie grochówkę, jeżeli uważasz, że to jest ważne. My to możemy wyciąć. Tak, ale możesz po prostu... Grochówka jest fajna, idźcie na hamaki, tak? Nie, ale... Inspiracje, jesteśmy na inspiracji, chcielibyśmy... To chyba takim przesłaniem, które chcę każdemu nauczycielowi przekazać, też rodzicowi, każdemu słuchaczowi, bądźcie sobą i starajcie się to, kim jesteście, wykorzystywać do robienia dobra. Po prostu. Jeżeli każdy nauczyciel wyciągnie z siebie to, czym się naprawdę inspiruje, interesuje, co jest jego pasją, to 200%, że każdy będzie Was słuchał, każdy będzie z Wami chciał pracować, a na Waszej pasji można prowadzić całą edukację, w jakiej działacie. Jeżeli matematyk kocha gotować, to z całą pewnością znajdzie wszystkie proporcje, wszystkie działania, wszystkie rzeczy właśnie w gotowaniu. Jak to pokaże dzieciakom, te dzieciaki będą chciały nauczyć się matematyki przez gotowanie. Jak ktoś jest, jak ja, pasjonatem archeologii, historii, to wciąga tą historię w każde działanie i w ten sposób pokazuje, że świat można zmieniać, a historia lubi się powtarzać i właściwie jej znajomość pozwala żyć. I tak dalej, i tak dalej. Bądźcie pasjonatami, nie traćcie tego i znajdźcie zawsze kogoś, kto Wam w tym pomoże. Nie bądźcie w tym sami. Dziękuję bardzo, a słuchaliście najnowszego odcinka Radia Belfer. Z Radkiem Potracem. Redaktorem Danielukiem. I redaktorem Łasińskim. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. 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 Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Cicho, zdjęcie, czekaj, poczekaj. Czekaj. Zdjęcie, nie robimy internety teraz. To teraz wiesz, nie teraz, to nie tak prosto. Tu mamy cały, zestaw działań. Wciągamy te cycki. Brzuchy. Krosujemy się. Powiedz, bez kamerki. Powiedz kiedy? 3-4 jakieś takie? 3-4. Ci spadnie ten jego drogi telefon. Tak. Czy ty możesz stanąć tak, żeby mnie chociaż trochę było widać, a nie zasłaniać mnie swoimi cyckami?